zaczynam od końca, od pana z Fundacji Kaleckiego i od pana z inicjatywy pracowniczej. Pytanie, kto powinien zatrudniać sprzątaczki i ochroniarzy, pomocnicze instytucje publiczne czy firmy? To uważam, że najlepiej zabezpieczyłyby pracowników instytucje publiczne. Nawet firmy, które zatrudniają na umowę o pracę, uważam, że lepiej, żeby te instytucje zatrudniały na umowach o pracę niż firmy. No, między innymi dlatego, że powstają różne hierarchie, podziały. Ten przykład Urzędu Miasta w Opolu. No to pracownice, które sprzątają urząd zatrudnione przez firmę, mają umowę o pracę, więc tutaj urząd wybrał własne pracownice do sprzątania gabinetu prezydenta, mimo że te pracownice firmy zewnętrznej mają umowę o pracę, więc uznano, że nawet jakość usług właśnie swoich pracownic będzie lepsza. I też jest spory problem to, że w ostatnim miesiącu świadczenia usług pracownicy boją się, to jest zasadne, niewypłacenia wynagrodzeń w sytuacji, gdy firma już nie będzie ubiegała się o zamówienie, nie zależy jej na przetargu, na opinii i trudno jest takie wynagrodzenie wyegzekwować, więc no, myślę, że najlepiej zabezpieczyłoby państwo i instytucje publiczne pracowników. Jednakże czy inny outsourcing, czy taki outsourcing z kontrolą jest możliwy, to myślę, że tak właśnie przy obowiązywaniu tej klauzuli. I obecnie mamy do czynienia z sytuacją, gdy państwo wymusza konkurencję niskimi kosztami pracy. Gdyby klauzulę zastosowano, firmy musiałyby zaczynać od pewnego minimum, stawki 12 zł. I gdyby instytucje zawierały zapisy, że będą to kontrolować, gdyby to naprawdę kontrolowały, no to by ucywilizowało te procesy. Więc my jeszcze ciężko jest zaobserwować to, jak to działa dobrze, lecz właśnie w tym kierunku powinniśmy zmierzać, sprawdzić w pierwszej kolejności, czy to działa, czy to się sprawdza. I krytyka obecnie firm, krytyka partnerstwa publiczno-prywatnego, no, obecnie mamy do czynienia z dekretem publicznym niskiej jakości, niskich kosztów pracy i nie krytykowałabym film, zanim nie sprawdzimy, jak ta zasada się sprawdza, gdy państwo promuje dobrą jakość, wysokie koszty płacy. To panu, odpowiedź panu Krzysztofowi Jarkowskiemu. Podczas badań zetknęliśmy się z tym problemem, którego nie rozwiąże wprowadzenie klauzuli społecznej, pracowniczej, mianowicie ogromna skala pracujących ubogich emerytów, głównie emerytek, postrzeganych przez młodsze pokolenia jako pazerne, jako zabierające im miejsca pracy, gdy tymczasem do pracy są zmuszone. Emerytura nawet w wysokości 1200, 300, 400 zł nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Ten przykład poznański, właśnie pracownik, z którym firma nie wypłaciła wynagrodzeń, dotknął w większości emerytek. Jedna wzięła kredyt na wykup mieszkania, druga miała chorego męża, więc one zostały zmuszone zostały wypchnięte na rynek pracy z powrotem. Więc to jest ten problem dostrzeżony przez nas, którego tylko dla nie rozwiąże i trzeba o nim mówić, nagłaśniać. Związki zawodowe. Pracownicy firm zewnętrznych, chroniarze, sprzątaczki są rozczarowani związkami zawodowymi. Nie chcą się cieszyć związki. Chcą, żeby to państwo odwrotnie rozwiązało problem niskich kosztów pracy. Nie chcieli zrzeszania się związki. Zresztą to jest bardzo utrudnione w firmach zewnętrznych, gdyż przetarg trwa w
zazwyczaj rok. Więc zespół jest skompletowany to w ciągu miesiąca, dwóch. Zresztą te osoby dotychczas pracujące na umowach cywilnoprawnych nawet nie mają świadomości, czy mogą się zrzeszać te związki zawodowe. Ale jest wielkie rozczarowanie wszystkich pracowników związkami zawodowymi, partiami dotychczas rządzącymi. Pana Piotra Szymlewicza, odpowiedź. Nie mam takiej wiedzy, czy w jakich branżach umowy o pracę są. Lecz w sytuacji, gdy dominuje kryterium najniższej ceny zamówienia publicznych, to nie wyobrażam sobie, dlaczego miałoby być inaczej w innych branżach. Wiem, gdzie jest gorzej, gdzie jest większa niechęć nawet dodawania do zapisywania umów o pracę, to jest branża budowlana. Tam jest wielki opór zamawiających przed stosowanie właśnie jakichkolwiek klauzule dotyczące bezrobotnych czy niepełnosprawnych, tam są w ogóle pewnie nieobecne. Ale tam